Lotto Triathlon Energy jest generalnie imprezą, która wymaga bardzo dużego zaangażowania zarówno ze strony organizatora, bo blisko 100 osób będzie na całej trasie do pomocy zawodnikom, do tego, aby nic się nie stało. Będzie troszkę utrudnień w ruchu. Odsyłamy do strony naszej Miejskiego Centrum Sportu, gdzie jest informacja, które ulice będą zamknięte, gdzie będą jakieś utrudnienia. Wszędzie tam, gdzie te ulice będą pozamykane, również mieszkańcy dostaną ulotki, o ile jeszcze ich nie dostali, będą tablice informacyjne. Staramy się, żeby jak najmniej też przeszkodzić w normalnym funkcjonowaniu. No jest to też niedziela, gdzie akurat sklepy będą pozamykane, więc ten ruch będzie też troszkę mniejszy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam mieszkają, zrozumieją to. To jest tylko jeden raz w roku, przez kilka godzin. Mam nadzieję, że przyłączą się do aktywnego kibicowania. W godzinach 8:00-13:30 całkowicie wyłączona z ruchu zostanie droga powiatowa od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 484 poprzez Rząsawę, Słogmyn aż do skrzyżowania w Dąbrowie. W godzinach 10:30-14:00 całkowicie wyłączony z ruchu zostanie pas drogi wojewódzkiej 484 na odcinku do ulicy Armii Krajowej w Bełchatowie oraz ulicy Armii Krajowej do Getla, Staszica, od Getla do Okrzei, Okrzei, Kwiatowa, Lecha i Marii Kaczyńskich i plac Narutowicza. W godzinach 11:00-16:30 całkowicie wyłączone z ruchu zostaną ulice w centrum miasta. W związku z poruszaniem się po trasie zawodników na rowerach o dużych prędkościach organizatorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.